tą liturgią Bożego Słowa i Ewangelią o Kanie Galilejskiej, bo ona zajmuje centralne miejsce, otwieramy kolejny tydzień. Za nami już cały liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Nie tak całkiem dawno świętowaliśmy radośnie Objawienie Pańskie, ale tradycja Kościoła, zwłaszcza tego Kościoła, który jest na wschodzie, uczy i przekazuje, że Objawienie Pańskie to nie tylko ten moment, kiedy Jezus spotkał się z owymi trzema mędrcami, z tymi, którzy rozpoznali w Nim Mesjasza i oddali Mu pokłon, składając dary. A więc Objawienie Pańskie to nie tylko ten moment. To także ten moment, kiedy Jezus, zanurzając się w wodach Jordanu na znak chrztu, dał się rozpoznać jako namaszczony Duchem Świętym prorok posłany od Boga. A nawet więcej, jako Syn Ojca. Takim dał się poznać Jezus Janowi Chrzcicielowi. Objawienie Pańskie to również ten moment, o którym dzisiaj czytamy w Ewangelii. To, co się stało w Kanie Galilejskiej, gdzie Jezus uczynił pierwszy znak, początek znaków. Jan w Ewangelii pisze tak, słyszeliśmy o tym przed chwilą. Było wesele w Kanie Galilejskiej i zaprosili tam Jezusa i Jego uczniów. I w podsumowaniu tego wszystkiego Jan pisze tak. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Odsłonił, objawił, wyjawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Można zatem powiedzieć tak, że mamy ciągle Objawienie Pańskie. Ciągle je świętujemy. Wszystko to, co mówi Jezus i to, co czyni, daje nam poznać prawdziwego Boga, takim, jakim jest. Ile razy otwieramy pisma i je czytamy, tyle razy, dokładnie zawsze tak samo dzieje się Objawienie Pańskie. Poznajemy, co znaczy, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Objawienie Pańskie dzieje się również w taki sposób, jak to nam dzisiaj przekazuje apostoł Paweł. Mianowicie, otrzymaliśmy już Ducha Świętego i to w Nim poznajemy prawdziwego Boga. To On w nas jest sprawcą i chcenia i działania. To On uzdalnia człowieka do świadectwa. To On uczy człowieka wdzięczności i ufności w każdym położeniu, choćby było najtrudniejsze. To On jest w człowieku motorem prawdziwej i głębokiej modlitwy. To Duch Święty, nikt inny, ale właśnie On modli się w ludziach i przez ludzi. To On pozwala poznać Boga i nazywać Go Ojcem. Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie jest w stanie ani tego poznać, ani tym bardziej powiedzieć, że Jezus jest Panem. To Duch daje nam poznać Boga w Jego dobroci i w Jego łaskawości. Cokolwiek człowiek będzie chciał powiedzieć o Bogu albo wobec Boga, ile razy będzie chciał Boga wysławiać i błogosławić za wszystko dobre to, co od Niego otrzymał, ile razy będzie chciał to wyrazić w słowie, to zawsze to będzie za mało. Bóg zawsze w swojej dobroci i łaskawości człowieka przewyższy. Niepodobna się równać z Bogiem w dobroci. A kto tego spróbuje chociaż raz, ten szybko się przekona, że nie ma co tego podejmować. Dzisiaj prorok Izajasz od Boga przedkłada nam tyle obietnic, ile być może jeszcze nigdy w życiu nie usłyszeliśmy od drugiego człowieka. Nie będą więcej mówić o Tobie, że jesteś porzucony. Już nie będzie tak, że jak ktoś na Ciebie spojrzy,
to będzie widział jedynie nędzę i spustoszenie. Bóg Twój rozraduje się Tobą, poślubi sobie Ciebie na zawsze. W Jego rękach będziesz jak wspaniała korona, a w Jego oczach jak drogocenny diament. Sam Bóg da Tobie nowe imię. On je ogłosi i wypowie i stanie się to w taki sposób, że wszystkim będzie ono wiadome. Bóg nie ustanie w trosce o Ciebie. Nie zamilczy, nie wycofa się, nie cofnie się przed niczym, aby okazać swoją życzliwość. Jak otworzymy księgę proroka Izajasza, to tam jest masa takich obietnic, jakie Bóg wypowiada do człowieka. Przekonujemy się o Bożej dobroci i o Jego łaskawości. On mówi nam, że Bóg jest pierwszym miłośnikiem człowieka i jego spraw. Bóg nas zapewnia o swojej wierności do końca, o tym, że choćby nie wiadomo, co się działo, to On od człowieka nigdy nie odstępuje. Słyszeliście kiedyś w swoim życiu tyle obietnic? Macie taką odwagę wypowiedzieć tyle obietnic do drugiego człowieka? Macie taką odwagę i wiarę dać słowo, że wszystko to, co obiecacie i to, co wypowiecie, będzie na pewno spełnione? Bóg dzisiaj właśnie daje Tobie takie słowo. Kiedy mamy przed oczyma tyle obietnic Boga, to możemy przejść do tej Ewangelii o Kanie Galilejskiej i o pierwszym znaku, o początku znaków, jakie Jezus tam uczynił. W Jezusie wszystkie obietnice Boga się spełniły. On jest Słowem, które stało się ciałem, tak jak to śpiewamy w kolędzie. Jezus pierwszy znak, początek znaków, czyni tam, gdzie są Jego bliscy. I dzieje się to w miejscu, które być może w oczach postronnych ludzi wcale na to nie zasługiwało. To się nie stało w Jerozolimie, ani tym bardziej w świątyni Boga, ale raczej na obrzeżach, na peryferiach, żeby nie powiedzieć jeszcze mocniej. W Kanie Galilejskiej, w małej miejscowości, zupełnie nikomu nieznanej, podobnie jak Nazaret albo jak Betlejem. Stało się to w Galilei, którą również wówczas nazywano Galileą Pogan, to znaczy miejscem, gdzie mieszkają ludzie Boga nieznający. Bóg czyni pierwszy znak swej obecności i swej troski o człowieka w Jezusie, tam, gdzie jest zaproszony. I było to wesele, po prostu zwykłe wesele. Ale ta Ewangelia pokazuje właśnie to, że Bóg chce być blisko człowieka i wszystkich jego spraw, i wykorzysta każdą, jedyną okazję, jaka jest do tego możliwa. Nigdy się nie zjawia jako nieproszony gość i też nie chce, żeby tak go traktować. A kiedy jest zaproszony, to też wcale nie zajmuje od razu pierwszego miejsca. Raczej idzie tam, gdzie mu miejsce przy stole pokażą. Ale mimo to, kiedy jest zaproszony, to zawsze sprawia, że wszyscy domownicy i weselnicy mogą zaznać jego dobroci i hojności. Chociaż wydaje się niewidoczny i ukryty, to słucha z uwagą tego, co ludzie mają do powiedzenia. Chociaż zdaje się niewidoczny i nie skupia na sobie uwagi, to baczy uważnie na wszystkie ich potrzeby i troski i szybko na nie odpowiada. Przecież tak było w Kanie Galilejskiej. Ledwo co się rozpoczęło wesele, a oto okazało się, że nagle zabrakło tego, co w przekonaniu ludzi było najważniejsze. Zabrakło wina. A to dla każdego szanującego się gospodarza wesela jest katastrofą. Ale w tej scenie znowu dyskretnie, jakby w ukryciu, role się zamieniają. Ten, który został zaproszony, być może z przypadku, mimochodem, bo tak wypadało, nagle staje się prawdziwym gospodarzem tego spotkania i ratuje wesele. To Jezus
przynosi i zapewnia prawdziwe wino. Przynosi też i pokój, i radość, i wdzięczność, i wierność w codzienności. To on zastawia stół. Było tam 6 stągwi, każda jedna na 2 lub 3 miary. Powiadają, że jedna miara to było 40 litrów, mniej więcej. Więc Jezus zastawił stół w taki sposób, że było tam 720 litrów przed niego wina. Przecież tego nie da się przerobić. No chyba, że było to naprawdę wielkie wesele. Nikt z nas nie ma takich środków, żeby zastawić stół tak, jak to uczynił Jezus. Nikt z nas nie może się z Bogiem równać w dobroci i hojności. Nikt z nas nie ma w sobie tyle pokładów życzliwości i ciepła. Kiedy Bóg daje się człowiekowi poznawać, kiedy jest blisko, to czyni to od razu i do końca. Kiedy Bóg chce być blisko człowieka i wszystkich jego spraw, to wykorzysta każdą do tego okazję. Nie cofnie się nawet przed tym, żeby być dla niego jak pokarm i napój, żeby oddać się w jego ręce. A to przecież dzieje się w każdej Eucharystii, którą sprawujemy. Bóg w swojej dobroci i wierności się nie zatrzymuje. Nie wzdryga się przed niczym. Dla człowieka, którego kocha. Jestem osobiście wdzięczny Bogu za tę Ewangelię, którą otwieramy tydzień. Nie mogę się z Bogiem równać w Jego dobroci i hojności. To jest niemożliwe. Ale mogę Go w tej dobroci i hojności naśladować. Mogę iść za Nim, bo to jest prawdziwe światło, nawet wtedy, kiedy widzę, że wokoło dzieje się zupełnie inaczej. Może nawet szczególnie wtedy, kiedy widzę, ile tego wszystkiego, co jest ciągle zaprzeczeniem Bożych obietnic, siedzi jeszcze we mnie. I ile tego dzieje się też naokoło. Także w Kościele. To jest piękne i zadziwiające, że zawsze, zawsze, zanim usłyszymy jakiekolwiek słowo z ust Jezusa, jakieś wezwanie do pójścia za Nim, jakiekolwiek pouczenie albo nawet przykazanie, albo nawet słowo biada, to zawsze pierwszym słowem, jakie Bóg ma do człowieka, pierwszym znakiem, jakie czyni, znakiem Jego obecności i działania, Jego bliskości, jest to właśnie zapewnienie o miłości i wierności, które są bezwarunkowe. To nigdy się nie zmienia.